Dzień dobry moi drodzy. Wybrałem się w weekend majowy na rybki, na spinning. Trochę pospinningować. Zaczął się sezon właśnie na szczupaka, jest 1 maja. I wybrałem się z tatą. Gdzieś tam może go zobaczycie. O, tam jest. Trochę powędkować i spędzić razem czasu. Idę zobaczyć, czy coś tam złapał. Przełączę kamerkę. Ale tu zalało. Jak tu dojść? Jak tu doszłeś? O kurczę. A, jak ty masz gumowce. No to sobie doszłeś. Dobra. Jak tam złapałeś coś? Przywitaj się tutaj z oglądającymi. Ja nic nie złapałem, na razie bez ryby. No, my tak czasami sobie właśnie na spinning. Ale machamy. Lubimy pochodzić. No to w sumie moja taka ulubiona metoda wędkarstwa. Łapania ryb w sumie. No i to, tu jest ogólnie starorzecze, tak? Bo tu kiedyś było koryto rzeki. Płynęło, dobrze mówię? Tak, podobno. Podobno. Teoretycznie rzeka teraz jest troszeczkę dalej. Gdzieś tam. I może tam dzisiaj się wybierzemy, wam pokażę. Tu jest w tej chwili taki jakby zbiornik, nie? Jak to określić? Starorzecze, no stara rzeka. Stare koryto rzeki. No dobra, jak coś złapiemy. Będziemy się z wami dzielić. Ja w tej chwili łapię na twistera, ale jeszcze chcę spróbować na woblera. Dostałem, o, że tu żubarek schował. Trzeba będzie cenzurę chyba zrobić. Dostałem od kolegi właśnie ręcznie robionego woblera, niby na bolenia. Nie mogę kubańca odczepić. Ręcznie robiony. I też dzisiaj sobie trochę na niego porzucam. Dobra, to pójdziemy, coś złapiemy, na pewno się z wami podzielimy. O, dobra, szybko włączyłem kamerę, tata pierwszą rybkę złapał. O, konek. Puszczamy, mały. Pokażę, jak to siedzi. O. I do wody. Ja nic, ale może zaraz się to zmienić. Nie dam za wygraną. No na twisterka tylko. Ale chyba będzie trzeba zmienić. No dobra, dawaj. Kolejny okonek. Ja zmieniłem przynętę na woblerka. Tego co wcześniej wykorzystywałem. O, jak się zasę. No ty tą małą blaszką. To takie widzisz, takie kurwa do od... Przepraszam. Kurna, to takie do octu łapisz. Ja to już jak poluję, to już za gigantem mówię. Już kilo 30, żeby... No wyłącz. Tata coś tam zmienia za przynęta. Co tam teraz zakładasz? Nie wiem jeszcze. Co ty tu w ogóle coś... masz, pokaż. Co za wobladek? A to same woblerki widzę. A nawet się nie pochwaliłem, że takie masz. No jak, nie mam. Gumy Savergera, dobrze mówię, Saverger? Tak się to wymaga. A co teraz założysz? Bratówki większe. No ja teraz też na... Ja na mniejszą trochę łapię bratówek. Żeby dalej rzucić. No dobra, znowu
coś tam jest. Koneczek. No mi się szczupaczek wyciął, on malutki, to prawda. Kolejny. Większa obrotówka i okonuś. Jestem mistrzem okoniowym. No, noc tu. Wypuszczamy takie... Na zagrychę idealny. Nie no, się śmieję. Ładny okonek. No dobra, próbujemy dalej szczęścia, no ale... No tak zawsze wychodzi, jak ja idę z tatą na ryby, to ja nigdy nic nie mam. Tylko w sumie no mam dwie stalówki do założenia i dwie przynęty mnie. No ale no zawsze coś. Tata idzie, tam dalej dzik leży. Próbujemy go... O, czekaj. Tam na drodze. Potem mówił szeptem. Ale tam na drodze na pewno. Na pewno jest kilka. Na pewno. Podejdziemy tylko, podejdziemy na tyle, ile się da. Może jak zaatakuje. Ale jest tam kilka, bo tu jest następny. Gdzie? Małe są chyba tu, czekaj. To jest całe stado. No, ty, żeby tu nie... Spróbuję jeszcze podejść. Chodź, podejdziemy na tyle, ile się da. Patrzę. O, tam jest ich 3-4. Nie, podchodzimy bliżej jeszcze. Proponował blisko tego drzewa, ktoś to wskoczymy. O, z małymi są. Gdzie widzisz małe? Tam były. Jest malutki, nie? O, cofamy. Ale poczekaj. Chodź, powoli się cofamy. Czekaj. Tam, bo tam locha jest. Chodź, cofamy się. To już ma małe, nie? Tak, małe były, chodź. Nie podchodź bliżej. Małe warchlaki są. No, poszliśmy tam od tych dzików, co przed chwilą widzieliście. No i teraz zaszliśmy z drugiej strony. Tu mamy kanał Warta Gopło i będziemy sobie na takich cypelkach teraz łapać. No co, no ten jeden był najprawdopodobniej odyniec, stanął, patrzał na nas i on jakby nie za bardzo się nas wystraszył, zaczęliśmy tam krzyczeć. No i locha z młodymi uciekał, takie małe
Warchlaczki widziałem, były. No ale ten odyniec za bardzo się nie wystraszył nas. I poszliśmy kawałek dalej. No, trochę tu połapiemy. No i będziemy spadać do domu. Zrobimy jeszcze jakieś pożegnanie. No, no i co, no trochę trzeba połapać. No już, moi drodzy, będziemy się z wami żegnać. No, spędziliśmy trochę czasu nad wodą. Co, 4 godziny, dobre? No. Mieliśmy chociaż fajną przygodę. Tam Tara trochę okonków złapał. Ja miałem jedno branie szczupaka, ale się wypięło. No ale trudno. Jak zawsze przeważnie mam, jak idę na ryby. Zobaczcie, jaki bałagan też. Kurde, przez takich ludzi to się do lasu nie chce chodzić, nie? Ani nad wodę. Ani nad wodę, nie? Szkoda gadać. No dobrze. Dziękuję wam za uwagę, że byliście z nami do końca na naszym wypadzie. Zapraszam was do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Jeśli się podobało, proszę o zostawienie łapki w górę. No i co? No i zostańcie ze mną na bieżąco, bo na pewno jakieś materiały będą. Teraz się z moim kuzynem wybieramy w Bory Tucholskie na 4 dni. To na pewno jakąś relację dla was skręcimy, jakieś testy, recenzje. Ogólnie skręcimy filmik, jak będziemy tam bytować. No dobra, to trzymajcie się, do zobaczenia i na razie.